spotykamy się tutaj nieprzypadkowo, bo jest tablica najwybitniejszych sportowców Starobaru Gdańskiego, gdzie z początku 2002 roku mieliśmy mistrzów Polski juniorów starszych i ci trzej panowie są tam na zdjęciu, między innymi oczywiście, ale także zasiadają tutaj, czyli Przemek Bieliński, ja zawsze mówię Aleks, ale Biesiada i Bartek Zażała, który był kapitanem tego zespołu. Stąd projekt nazywa się z tradycją w przyszłość. Myślę, że jest to projekt innowacyjny na skalę nie tylko lokalną, ale przede wszystkim na skalę ogólnopolską. Dzięki umowie, którą wspólnie podpisaliśmy jako SKS Starogard i Jedynka Pelplin, UKS Jedynka Pelplin, połączyliśmy grupę bardzo uzdolnionych chłopaków, no, którzy zresztą tutaj są, nie wszyscy, bo część jest w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Cepniewie. Cieszę się ogromnie, że ten projekt spotkał się także z zainteresowaniem, co najważniejsze, władz zarówno Starogardu, jak i Pelplina. Na czym ten projekt polega? Bo to jest jedną z bardzo istotnych rzeczy i on nie byłby możliwy bez współpracy obu samorządów i obu klubów. Panowie będą występowali pod nazwą Gama, SKS, UKS 1KP, UKS Starogard Gdański w grupie i kategorii młodzieżowej juniorów i juniorów starszych. Mimo że optymalnym wiekiem dla chłopaków jest wiek dzisiaj, oczywiście nie dla wszystkich, juniora. Natomiast, aby mieli jak największy kontakt ze sportem, podjęliśmy się także wyzwania polegającego na tym, że będą występowali także w trzeciej lidze i tutaj będą występowali pod inną nazwą DK UKS SKS Pelplin w Pelplinie. Przede wszystkim cieszę się z podjętej współpracy pomiędzy dwoma tak bliskimi dla mojej osoby klubami. Jestem wychowankiem SKS-u oraz budowałem UKS w Pelplinie od samych podstaw. Na część organizacyjną przypadającą, tak jak pan Jarek powiedział, na nasz klub jest zagwarantowanie i organizacja gry oraz treningów grupy trzecioligowej. Do takich małych sukcesów na starcie można zaliczyć przedłużenie współpracy z naszym długoletnim sponsorem firmą Deka, pana Tadeusza Deki. Kolejnym sukcesem organizacyjnym jest również umowa, która będzie parafowana na dniach z firmą SAG Elmut Gdańsk S.A. Jednak nie moglibyśmy sprostać temu wyzwaniu, które stoi teraz przed nami, gdyby nie nasze władze, na które nie ma co ukrywać od początku mojej współpracy z klubem. Mogę zawsze liczyć na władzę w każdym aspekcie, tak? Również tym finansowym, ale nie przede wszystkim. I z tego miejsca chciałbym podziękować panu burmistrzowi Andrzejowi Stanuchowi, panu zastępcy burmistrza Tadeuszowi Błęckiemu, jak i również przewodniczącemu koordynatorowi do spraw sportu panu Tomaszowi Czerwińskiemu. Ten podstawy, ten basic jest z tego samego roku, tak? Bo nasza firma, początki swojej działalności to jest rok 1926, zresztą dość mocno współpracująca ze SKS-em od samego początku. I to jest rzecz, którą chcemy kontynuować. Mam nadzieję, że nam się uda. Ja może powiem tylko tyle, że jak mówisz tutaj do tych facetów chłopaki,
a to byki takie, że głowa boli, chłopy, to chciałem wam z tego miejsca życzyć powodzenia i zdaję sobie sprawę z tego, że to wasze powodzenie może mnie drogo kosztować. Dlatego usiadłem tu obawę. Przede wszystkim pogratulować pomysłodawcom tego projektu, a więc doświadczonym osobom w światku koszykarskim i nie tylko, bo i biznesowym, jak wiem. I pogratulować tej sferze organizacyjnej, bo zorganizować i uruchomić taki projekt, to trzeba mieć zaplecze finansowe, trzeba mieć zaplecze merytoryczne, czyli w postaci młodzieży utalentowanej, ale już rozwiniętej na tyle, że może wkroczyć w te rozgrywki z marszu. I jak usłyszałem, to będzie tylko krótki przedział czasu, kiedy będą te awanse i w górę będziecie się mieli. I chcę także pogratulować Mariuszowi Pokłaskiemu dobrej inwestycji, bo rozmawialiśmy na ten temat i powiedziałem, że to jest dobra inwestycja. Także Mariusz, gratuluję właśnie tego wejścia w to przedsięwzięcie. Starogard zawsze był dla mnie bardzo bliski. Zresztą prawda wszystkich pępiniaków. Wszystkie zakupy zawsze robiliśmy w Starogardzie i tak to chyba pozostało. Młodzież chodzi do szkół w Starogardzie Gdańskim. Oczywiście nie wszystka młodzież, bo tylko Pszczewa i do Trójmiasta, natomiast zawsze ten Starogard jakoś nam był bliski. I w pewnym momencie na mojej drodze znalazło się dwóch panów. Pan Przemek i pan Bartek. I to ci dwaj panowie spowodowali to, że w Pelpinie tak na dobrą sprawę powstała koszykówka z wielkimi sukcesami, bo te sukcesy, które młodzież pelpińska, panowie odnosili, to wielki sukces. Jak słyszałem, kiedy wygrywali mecze z drużynami z Trójmiasta, gdzie koszykówka bardzo wysoko stoi, to znaczy, że ich praca i praca zawodników była bardzo dobra. I z tego się bardzo cieszę. Wam gratuluję, wam dziękuję i oczywiście wam, młodzi przyjaciele, nie ma wszystkich oczywiście, niektórzy już troszeczkę odeszli, oczywiście ucząc się w szkołach wyższych. Niemniej jednak pociągnęli was tak mocno za sobą, że dzisiaj wy jesteście. Jestem przekonany, że sukcesy będą. Bardzo fajnie.